Maciej Polny, speedwayevents.pl, współorganizator. Co się wydarzyło? Ja do teraz nie wiem, co się wydarzyło tak naprawdę, bo powiem szczerze, że jestem zaskoczony. No co, no... Tak żużel wygląda po prostu, no, dzisiaj i to jest trochę przykre, bo mówię, no i komisarz, i sędzia to dopuścili do zawodów. Oczywiście była uwaga do tego krawężnika tutaj na prostej, natomiast no, moim zdaniem nie była to jakby no, przyczyna tego, żeby te zawody odwołać, tak? Tym bardziej, że tam większość zawodników początkowo przynajmniej była za tym, żeby te zawody się odbyły, no i wszystko się diametralnie zmieniło, no, w jakimś krótkim czasie. Wszyscy podpisali się podpismy, że odmawiają startu w tych zawodach, no i... Wszyscy zawodnicy? Wszyscy. I solidarnie? Solidarnie, wszyscy zawodnicy, kilku się tam uaktywniło, więc no... Ja nie mogę się wypowiadać za nich, ponieważ no, ja nie byłem nigdy zawodnikiem, więc no, cenię ich zdrowie, cenię ich wysiłki i to, co robią, więc no, pytanie, czy mieli do tego prawo, no pewnie mieli, no bo to jest jakiś tam ich pewnie w większości decyzja przemyślana, może niektórzy byli pod wpływem kolegów starszych, dość bardziej doświadczonych i przykre jest to, że no, się trochę nie docenia wysiłków tutaj klubu, wysiłków naszych, wspólnych, po to, żeby zrobić coś fajnego z udziałem tych zawodników, którzy no, są najlepszymi zawodnikami naszymi, jeżdżą w reprezentacji Polski, czy w cyklu Grand Prix, czy w Seku i no i to było wydarzenie, to było fajne wydarzenie, dla wszystkich miało być, tak? A skończyło się jak się skończyło, więc mam nadzieję, że nie będzie to jakichś konsekwencji negatywnych dla klubu, no Polonia Piła, bo ten klub jest naprawdę, po różne losy przychodzi w ostatnich latach, w ostatnim czasie i ja nie mogę powiedzieć złego słowa na temat tutaj działaczy, którzy no, robią wszystko, żeby ten żużel funkcjonował, żeby to wszystko gdzieś tam zmierzało w dobrą stronę i było dużo zastrzeżeń do tego toru po ostatnich tych tegorocznych wydarzeniach. Większość tak naprawdę została tutaj usunięta tych usterek, no ale no, no nie wszystkie, tak? Więc... Ale musimy podkreślić, i komisarz, i sędzia ten tor dopuścili. Komisarz i sędzia dopuścili ten tor do zawodów, natomiast no, zawodnicy no, odmówili startu, ponieważ no, rozpoczęła się dyskusja na temat tego tutaj krawężnika, który został usunięty, z którym tak naprawdę nic nie można zrobić w krótkim czasie. No, tutaj trzeba, tu potrzeba nawierzchni tak naprawdę, żeby tej nawierzchni brakuje i nawet jaki to robisz, żeby tutaj dzisiaj nie był, to nie byłby w stanie tego krawężnika przykryć. Ja nie wiem, czy to by miało jakiś skutek tak naprawdę, jeśli chodzi o konsekwencje upadku i tak dalej, no bo sami wiecie, że kontuzje, jeśli chodzi o żużel, to w najmniej prawdopodobnych sytuacjach gdzieś tam do nich dochodzi, a w groźnych, czasami przy groźnych upadkach nie dzieje się nic, więc tutaj nie ma reguły. Czy dzisiaj by się coś wydarzyło? Tego nie wie nikt. Natomiast no, takie było zdanie zawodników, więc... Co w tej sytuacji GKŻ? Coś wiadomo na tę chwilę? No nie ma decyzji żadnej. GKŻ pewnie będzie zastanawiał się przez święta, jaką decyzję podejmie, tego nie wiem. Był obecny przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żelowego Piotr Krzymański, który był tutaj dzisiaj przedstawicielem związku. Podejmą pewnie decyzję jakąś. Jaką decyzję, nie wiem. No. Na pewno nie przez święta. Jeśli tak... będzie w innym mieście, to będziecie dalej organizować? My nie bierzemy uwagi takiej, żeby ten mecz robić, te zawody robić w innym mieście. Chcemy te zawody zrobić tutaj. Natomiast dzisiaj trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby ten tor był regulaminowy do końca, powiedzmy, tak? Już nie bez żadnych zastrzeżeń, no bo gdzieś tam jest cały czas ta uwaga i będzie. To trzeba, czy można to zrobić na etapie trwania sezonu w tej chwili? No bo to wysypanie nawierzchni to nie jest taka prosta sprawa. No, dosypać można na wierzchni, potem ona musi się związać. No, może to wyjść jeszcze bardziej niekorzystnie. Korida się zrobi i tak naprawdę no, ten tor się w ogóle nie będzie nadawał do jazdy. Więc trzeba się na spokojnie zastanowić, co zrobić, żeby uniknąć jakichś dalszych konsekwencji i zachowań zawodników, bo do tego może dojść przy kolejnych imprezach. No. Nie wiemy tego tak naprawdę, więc no i zastanowić się, co robimy, żeby tym kibicom tu wynagrodzić to, że oni dzisiaj przyszli, tak? Niektórzy pewnie też z różnych zakątków, czy Wielkopolski, czy kraju przyjechali tutaj, żeby zobaczyć imprezę. Zatrzeć po sobie złe wrażenie też w stosunku czy do klubu, czy do miasta, czy do sponsorów, no i znaleźć dobry termin jakiś nowy i zrobić to jeszcze raz, tak? No, przy założeniu, że mamy wszystko przygotowane, tak? Gwarancję można tak naprawdę
przekazać, czy w mediach publicznych, czy w gazetach, czy w telewizji, tak, pokazać, że tutaj została wykonana taka praca, że ona jakby nie powoduje, nie będzie żadnej kolizji z regulaminem i te zawody po prostu się odbędą w innym terminie. No. Że kwestia kosztów jest, prawda? Bo dzisiaj pewne koszty są no, koszty wszyscy ponieśli tak naprawdę, to nie małe koszty, więc te koszty są już nieodwracalne, więc ja liczę na to, że jeśli chodzi o klub, to tutaj była rozmowa z prezydentem Piły, że on też podejdzie do tego z takim trochę no, zrozumieniem i tutaj wesprze w jakiś sposób klub, tak? Zrekompensuje im te straty, czy nawet to, co gdzieś tam było pomiędzy nami w umowie napisane, że mieliśmy tutaj no, wprost po sobie pozostawić, tak? Bo też nie chodzi na to, żeby robić imprezę i wziąć wszystkie pieniądze z bilety i stąd uciekać. My mamy jakby no, tak umowę skonstruowane, że żaden organizator czy klub nie może nas narzekać, więc no, tym bardziej szkoda. No ale mówię, no, straty finansowe są po obu stronach, więc trzeba teraz znaleźć jakieś rozsądne wyjście z tej sytuacji. Może poszukać dodatkowego dofinansowań, no tylko czy ktoś będzie skłonny tutaj się do tej imprezy dorzucić po takiej sytuacji, która tutaj miała miejsce dzisiaj, tak? No ja osobiście wątpię, no. Dlatego mówię, no, apeluję też do prezydenta, żeby też rozsądnie do tego podszedł i tutaj no, zrozumiał też działaczy, że to nie jest do końca ich wina. Tutaj jest sprzątanie, czyszczenie po pewnych sytuacji, a to jak żeby występowali, no to na to dzisiaj nie ma nikt na razie, tak? Ani klub, ani tym bardziej. Kolejna sprawa przepustki, które przecież dzisiaj walczyli zawodnicy, mieli walczyć o przepustki, prawda? I teraz też się komplikuje sytuacja, bo już niedługo zaczynają się rozgrywki. No jeśli chodzi o SEK, to prawdopodobnie będzie to wszystko przydzielone. Nominacja Głównej Komisji Podróżowego po rozmowie z trenerem kadry. Natomiast no, Grand Prix to jest jeszcze, mamy chwilę czasu. Więc tutaj jest nadzieja na to, że ranga tej imprezy cały czas będzie jednak taka, jak powinna być. I tutaj no, ta obsada jakby nie ulegnie zmianie, ale to też nie jest tak do końca, zawodnicy mogą rezygnować ze startu w tej imprezie. Nawet jakby to było tak się odbywało, że nie byłoby już żadnych tutaj kwalifikacji do Grand Prix czy do SEKA, to zgodnie z regulaminem tak zawodnicy powinni tutaj wszyscy się stawić na tych zawodach i pojechać.